Witam wszystkich serdecznie. Olek, co dzisiaj zrobimy? Prosty przepis na cukinię z magalonem. Więc zaczynajmy. Więc do tego przepisu będziemy potrzebowali grana padano, to jest 100 gramów, pomidorki sherry lub koktajlowe, taką dużą garść. Będzie potrzebny czosnek, dwie cukinie i dzisiaj zrobimy to z takimi fajnymi muszelkami. Będzie to fajnie wyglądało i na pewno dobrze smakowało. Resztę składników zobaczycie w trakcie gotowania i oczywiście pod filmem też będę się starał dodawać teraz cały czas składniki, więc zapraszam do gotowania. Więc na początek ogarniemy cukinie. Prosta sprawa. Tniemy je w kostkę. Ale w taką większą kosteczkę. To nie ma zniknąć. To ma być wyczuwalne. Więc cukinia ogarnięta, zajmiemy się teraz pomidorkami. Pomidory przykrawamy tylko na połowę. Ok, pomidory też ogarnięte. Teraz zostanie tylko nam czosnek. No i przygotowałem do tego wszystkiego 8 ząbków czosnku. I teraz idziemy już na kuchenkę i zaczniemy to gotować. A gotowanie naprawdę to jest bardzo, bardzo prosta rzecz. Więc na zimną patelnię wlewamy oliwę z oliwek. Ilość tak trochę więcej jak normalnie, z tego względu, że ona nada nam charakterystycznego też smaku temu daniu. Zaraz zobaczycie dlaczego. I na tą zimną patelnię wrzucam teraz czosnek. I dopiero teraz odpalam gaz. Gaz oczywiście zmniejszam i będę podsmażał ten czosnek tak długo, aż zrobi się taki delikatnie brązowy. I ta oliwa przejmie ten czosnkowy taki fajny smak, delikatny już wtedy, bo ten czosnek już będzie podsmażony i będziemy dalej na tej oliwie już kontynuowali nasze gotowanie naszego dania. Widzicie, czosnek się zaczyna podsmażać. Ja tutaj delikatnie go tylko będę przewracał raz po raz, żeby on oddał wszystko co najlepsze właśnie do tej oliwy. Po chwili smażenia tak wygląda mój czosnek, więc ja go już wyciągnę i on już mi nie jest potrzebny w ogóle absolutnie. I dłużej nie można go smażyć z tego względu, że oliwa zostałaby się po prostu gorzka. On musi tylko nabrać koloru, tak jak tutaj widzicie, i to wszystko. Teraz na tą rozgrzaną oliwę, taką czosnkową, wrzucam cukinię. I tutaj z boku, tyle tego nie widzicie, albo wam pokażę, mam tutaj osoloną wodę i zaraz w niej będę gotował makaron. Ale skupimy się raczej na sosie. Makaron każdy wie jak się gotuje. No i cukinię po prostu musimy przypiec ładnie, żeby gdzieś tam dostała jakiegoś koloru. Wiadomo, że cukinia to prawie sama woda, więc nie ma co jej tutaj za długo maltretować, bo zrobi nam się ciapa, a nie o to chodzi. Oczywiście musimy to posolić. Dodajemy sól, pieprz. Cukinią też nie mieszamy co chwilę, tylko pozwalamy się jej przypiec z jednej strony i później tylko zamieszać, żeby z drugiej strony się przypiekłać troszeczkę, żeby ona nie puszczała cały czas wody, tylko żeby się ona z jednej strony fajnie przypiekała. Jak już cukinia nabiera takich fajnych rumieńcy, dodajemy pomidory. Jeszcze chwilę wszystko smażymy. Więc teraz cukinie i pomidory już mamy podsmażone, to już jest bardzo fajny smak. Teraz dodaję do tej oliwy jeszcze masła. Ona nam zrobi bardzo fajny sos w połączeniu z łyżką wody, w której gotowałem makaron. To jest ta woda od tego makaronu. Teraz dodaję makaron i makaron to jest taki makaron do zapiekania, ale ja sobie właśnie taki użyłem, że to fajnie dosyć wyglądało. Wy możecie użyć sobie każdego innego makaronu, może być to penne, może być to spaghetti makaron, jaki chcecie. Spokojnie, ta woda zaraz odparuje. Ja teraz posypię to serem.
dość obficie. No i mieszam, żeby to ta woda mi właśnie wyparowała i fajnie zagęściła ten sosik, który tutaj się na dole już właśnie w tej chwili robi. Zobaczcie, już to się, już to jest, za chwilę będzie idealnie. Makaron zawsze pamiętajcie, gotujemy tak lekko al dente, żeby on sobie doszedł jeszcze w tym sosie. No i tak to wygląda, zobaczcie, sos intensywny, fajny. Dodaję dużo bazylii, świeżutkiej bazylii, to pięknie będzie pachnieć. Ja już wyłączę grzanie. I tak to, to wygląda moje danie, czyli makaron z cukinią, z pomidorami, z fajnym serem, grana padaną i dużą ilością bazylii. To naprawdę świetnie pachnie na tym czosnku. Świetna sprawa. Przepis gorąco polecam. Pozdrawiam Was i do zobaczenia.